Stargard pomnikiem historii, rzecz, która wydawała się do tej pory niemożliwa, stała się faktem. System fortyfikacji miejskich z basztami i bramami oraz Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata uzyskały jednogłośnie pozytywną opinię Głównej Rady Konserwatorskiej, rekomendującej ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, stargardzki wniosek. Starania o uznanie zabytków za pomnik historii Polski zostały podjęte wiosną 2008 roku. 11 marca bieżącego roku prezydent miasta Stargard Szczeciński Sławomir Pajor gościł zastępcę dyrektora do spraw naukowych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, pana Mariusza Czubę. Wizyta miała na celu weryfikację zasadności złożonego w maju 2008 roku wniosku dotyczącego uznania stargarskich zabytków leżących na szlaku Stargard klejnot Pomorza Zapomnik Historii. Uznanie zabytku za pomnik historii jest szczególną formą nobilitacji. Do tego trudnego i niezwykłego uprzywilejowania można zgłaszać zabytek nieruchomy o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalone w świadomości społecznej i stanowiący źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uznaje zabytek za pomnik historii Polski w drodze rozporządzenia. Nie ma wątpliwości, że wkrótce odpowiedni dokument trafi do kancelarii prezydenta. Jedynym pomnikiem historii Polski w województwie zachodniopomorskim był do tej pory zespół katedralny w kamieniu pomorskim. W Polsce za pomniki historii uznanych jest tylko 35 wyjątkowych miejsc, których walory architektoniczne i historyczne wyróżniają je na mapie geograficznej naszego kraju.